Witam Państwa. Dziś moim Państwa gościem jest pan Eugeniusz Skarupa. No i właśnie, paraolimpijczyk, olimpijczyk, no bo to jest kwestia chyba sporna. Nie wiadomo, jak teraz w nazewnictwie mówić, no bo są dwie olimpiady tak naprawdę. Witam, witam Państwa. Proszę Państwa, no, wydaje mi się, że ktoś chyba powinien w końcu w Polsce powiedzieć, skąd się bierze, skąd się wzięła nazwa paraolimpiada i czy ona jest słuszna i jak to wygląda, dlatego że jak widać echa po tegorocznych igrzyskach paraolimpijskich, to nie zawsze są słuszne i generalnie jest, powiem w ten sposób, że to, co w języku polskim nazywa się para, czyli jest to według słownika języków obcych, para to znaczy nie, niby, jest to zaprzeczenie. I teraz mówiąc o paraolimpiadzie, idąc tą drogą, paraolimpiada by oznaczała jako nie olimpiadę, niby olimpiadę. I tu muszę Państwu powiedzieć, skąd się wzięła nazwa sport paraolimpijski. Otóż w 1947 roku powstał, można powiedzieć, nowożytny sport osób niepełnosprawnych. Było to w Anglii, około 70 km od Londynu, niedaleko, tam do dzisiaj odbywają się Mistrzostwa Świata, na których dwukrotnie byłem. I teraz para słowo nie wzięło się od słowa nie, niby czy zaprzeczenia, tylko od paraplegii, czyli od schorzenia, które polega na parzystym, poziomym urazie kręgosłupa. I teraz jest tak, że pierwszymi sportowcami właśnie w tak zwanym Ludwig Gutmann Center w Anglii to byli paraplegicy. Czyli sport to jest jak najbardziej sport przez duże S, ale nie jako coś paranormalne, tylko sport dla ludzi, którzy posiadają schorzenie paraplegia. O. No tak, ale inaczej mówiąc, no sport to sport, prawda? Czy to jest osoba niepełnosprawna, czy to jest pełnosprawna, uprawiając sport, uprawia się sport. No, według mnie nie można tego rozgraniczyć, tak jak pan mówi, no, można, bo tak się rozgranicza, prawda? Tak. Ale no, to jest takie bezsensowne trochę. Para, czyli to gorsze, o czym w ogóle mogliśmy się przekonać po mediach, które transmitowały tak naprawdę każdy dzień olimpiady, a paraolimpiada, która się odbyła ileś tam dni później, już no, były tylko nieliczne wzmianki. No to jest porażka i telewizji, w ogóle wszystkich naszych ogólnopolskich mediów, no i porażka władz polskich, które o tym decydują, bo muszę Państwu powiedzieć Panu, że na 75 krajów, które uczestniczyły w Igrzyskach Paraolimpijskich, tylko dwa państwa nie wykupiły transmisji. To była Polska i Pakistan. No może porównanie tylko jest tupe i tupe. No dziwne to, ale ja na przykład będąc w tym roku na turnusie rehabilitacyjnym nad morzem, oglądałem normalną, żywą relację z paraolimpiady, tylko że w języku niemieckim. I faktem był, że fakt był taki, że no, Niemcy przede wszystkim transmitowali własne dyscypliny, czyli tam, gdzie występowali Niemcy. Ale to już tak, no bo mowa teraz o tym, bo paraolimpijczycy, no bo tutaj musimy teraz rozgraniczyć póki co te nazwy, zdobyli dużo więcej medali niż olimpijczycy, którzy pojechali wcześniej. Ale o czym wcześniej rozmawialiśmy, były takie lata, gdzie Polska królowała, była tym pierwszym państwem, które miało tych najwięcej takich paraolimpijczyków, najwięcej medali. Tak. Trzeba byłoby, mówiąc o Igrzyskach Paraolimpijskich, trzeba byłoby sięgnąć troszkę do historii. Igrzyska Paraolimpijskie rozpoczęły się nowożytne w 1960 roku w Rzymie. Polska po raz pierwszy wystawiła ekipę 18-osobową w 1972 roku. Były to Igrzyska Paraolimpijskie w Heidelbergu. I Polacy tam zdobyli, o ile pamiętam, gdzieś też w granicach 15 medali, coś takiego. Czyli w tym roku, jakby nie patrzeć, licząc, mamy w tym roku 40 lat, jak Polska bierze udział w Igrzyskach Paraolimpijskich. A jeśli chodzi o medale, to w tym roku rzeczywiście było 36 medali. Było to 3
krotnie więcej, i to z tak zwanym hakiem, więcej niż sportowcy zwykłego sportu. Natomiast no, ja miałem takie szczęście, że będąc na olimpiadzie w 80 roku, ta olimpiada wtedy, dla przypomnienia podam, że olimpiada zwykła odbywała się w Moskwie, natomiast nasza odbywała się w Holandii, w znanym Polakom mieście Arnhem. No, wtedy żyliśmy w takich czasach, że Związek Radziecki nie był członkiem międzynarodowych organizacji sportu niepełnosprawnych, dlatego nie odbywało się w tym samym mieście co zwykła olimpiada, bo zasada jest taka, że odkąd powstały Igrzyska Paralimpijskie, to odbywają się dokładnie w tym samym miejscu i na tych samych obiektach. I wracając do mojej olimpiady z 1980 roku, była to olimpiada, która była najbardziej medalodajna. My przywieźliśmy wtedy 178 medali. To w tym momencie aż trudno uwierzyć, prawda? Aż trudno uwierzyć i tu dodam tak, że było nas 80 zawodników i tych 80 zawodników przywiozło 178 medali. Oczywiście kto się troszkę głębiej, bardziej interesuje sportem, to wie, że zawsze lekkoatleta czy pływak no może przywieźć więcej medali, bo startuje w kilku konkurencjach, w kilku stylach. Natomiast ja jako ciężarowiec mogłem przywieźć tylko jeden, chociaż on był bardzo ciężki, ten medal, to jednak tylko jeden. I to z satysfakcją mogę powiedzieć, że Stany Zjednoczone, które miały prawie 180 zawodników, tak de facto przegrały z nami, ponieważ była klasyfikacja medalowa i mieli jeden medal mniej złoty niż my. Mieliśmy wtedy 76 medali złotych, także był to ogromny sukces, który się od tego czasu nie powtórzył. No właśnie, ogromny sukces, a jak to się przekłada na miejsce zamieszkania? No bo z tego co wiem, jest pan w tym momencie jedynym żyjącym paraolimpijczykiem w Wałbrzychu, z Wałbrzycha. Było ich ilu? Dwóch. Było dwóch, tak. No, tu oczywiście przypomnę człowieka, który ma również zasługi w sporcie niepełnosprawnych, ponieważ powołał do życia w 1975 roku Zrzeszenie Sportowe Spółdzielczości Pracy Start, czyli był tym pierwszym prezesem. Mhm. Natomiast ja powołałem do życia Klub Sportowy Start w 1998 roku. Tym człowiekiem był Włodzimierz Utek, który był również ze mną na olimpiadzie w Arnhem w Holandii. Tyle, że był olimpijczykiem, miał dwa szóste miejsca chyba, natomiast ja jestem no, jedynym, bo o Włodzimierzu Utekcie już się właściwie mówi w czasie przeszłym, bo już nie ma go wśród nas. Natomiast ja jestem i jedynym paraolimpijczykiem i jedynym medalistą, można powiedzieć, przez. No i tu oczywiście też każdy w domu może sobie wyciągnąć wnioski, jak to jest, że przez 40 lat Wałbrzych, który ma ogromną liczbę niepełnosprawnych, doczekał się tylko dwóch olimpijczyków, a przypomnieć trzeba, że łącznie mamy w Wałbrzychu 32 olimpijczyków, a ja jestem jako paraolimpijczyk jeden. To też świadczy o tym, wyprzedzając jakby pytanie, czy w naszym sporcie no, się daje z litości medal, czy nie. To mogę powiedzieć w tym momencie, że w 80 roku przed olimpiadą na sprawdzianie w Łodzi, ważąc 49,200, wycisnąłem ciężar o wadze 157,5 kg i ten rekord ma w tym roku 32 lata. Nikt się nawet niebezpiecznie. Czyli do tej pory nie jest pobity. Do tej pory nie jest pobity, chociaż troszkę się zmienił sposób podnoszenia i kategorie wagowe się przesunęły. Natomiast do 51 kg nikt nie grozi na razie mojemu rekordowi. 32 lata. I co jest jeszcze bardzo istotne, na czysto. No właśnie, ale oprócz tego, że jest pan medalistą, olimpijczykiem, wiem, że jest pan też pierwszym w ogóle studentem AWF-u, który w taki sposób poszedł w ten sport. No, w tej chwili to już nie jestem pierwszy, bo przełamałem pewien stereotyp, zburzyłem. Bariera została przełamana, ale jako pierwsza osoba, tak? Tak, byłem, to prawda. To prawda, pod koniec 80-tych lat, kiedy no, właściwie już jako sportowiec zdobyłem wszystko, byłem mistrzem świata, mistrzem Europy, wicemistrzem olimpijskim, już właściwie nic nie mogłem
większego w sporcie osiągnąć, no to tak nawet mi znajomi podpowiadali, że no, dobrze by było, gdybym no, jakieś uprawnienia zrobił i mógł swoją wiedzę przekazywać młodym pokoleniom. No i oczywiście postanowiłem, że taką formą adekwatną do moich ambicji będzie no, po prostu ukończenie Akademii Wychowania Fizycznego. No i po prostu nie wyobrażałem sobie, ile ja będę musiał przejść schodów i to schodów i pod wiatr i w deszczu i tak dalej, ale po drodze oczywiście trafiły się osoby, które były mi przychylne i muszę powiedzieć, oczywiście nie chciałbym całej historii tutaj opowiadać, ale ówczesny przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, a późniejszy prezydent Rzeczypospolitej, pan Aleksander Kwaśniewski, za jego takim listem intencyjnym uczelnia wrocławska zwolniła mnie z egzaminu sprawnościowego. Natomiast jeśli chodzi o wiedzę teoretyczną, to nigdy nie miałem problemu z nauką, także że ukończyłem bez najmniejszych problemów Akademię Wychowania Fizycznego, na przekór chyba wielu ludziom, ponieważ byłem przyjęty na tę uczelnię warunkowo, bo wszyscy uważali, że no taki student jak ja po prostu sobie nie poradzi i oczywiście zaspokoją moją chęć, że ja się dostałem jednak na tę uczelnię, ale oczywiście sam zrezygnuję. Natomiast ku mojej... Na koniec już jak pan kończył AWF, było zdziwienie, czy już wszyscy wiedzieli? Nie, o to chodzi, że ja zrobiłem, można powiedzieć, ogromną pracę wykonałem, ponieważ już na osoby niepełnosprawne zaczęto patrzeć, że no przecież mnie na takim przedmiocie jak teoria sportu zawsze przypominano, że przecież Felix Stamm, znany wszystkim wybitny szkoleniowiec boksu, nigdy nie wchodził na ring, tylko za ringu słowem potrafił tak wyszkolić takie rzesze wspaniałych zawodników, że mi też mówili, że przecież wcale nie muszę świetnie rzucać oszczepem, bo akurat ukończyłem wydział trenerski ze specjalizacją lekkiej atletyki i też mi powiedzieli, że ja wcale nie muszę rzucać ogromne odległości oszczepem, żeby nauczyć kogoś prawidłowego rzutu oszczepem. Także jako znacznie niepełnosprawny, no, chodzący o kulach, o lasce, byłem pierwszy, bo przede mną z tego, co mi mówiono, to przede mną tylko była dziewczyna lekko niedosłysząca. Także jako narząd ruchu to byłem pierwszy. Przełamałem to wszystko, ale dzisiaj uważam, że warto było. Ale tak zostaniemy przy tych pionierskich takich różnych rzeczach. Ja wiem, że jeszcze inne były pionierskie rzeczy, które jako pierwszy pan zrobił. No na przykład ten maraton na wózkach. Tak, i tu trzeba powiedzieć, że do 1982 roku najdłuższym dystansem na tak zwanym wózku inwalidzkim, który nie wiem dlaczego nazywał się kiedyś olimpijką, ważył 22 kilo, bo dzisiejsze te wózki sportowe ważą po 5 kilo. Najdłuższym dystansem wtedy było 1500 metrów. Natomiast ja, będąc na olimpiadzie, zobaczyłem taki folder z biegu ulicznego, który właściwie był formą protestu za protestowaniem, że ludzie niepełnosprawni żyją wśród społeczeństwa i trzeba o nich pamiętać, nie wolno ich pomijać i tak dalej, i tak dalej. I mnie się to spodobało i zaczął się we mnie taki, no, zostało ziarno posiane i mówię sobie, no skoro tam można, dlaczego nie można byłoby tu? I oczywiście no, w pierwszym momencie to oczywiście no, wielu ludzi pokazało mi tak zwany palec na skroni, że to jest wariactwo, no, że ci ludzie tutaj pokrzywdzeni przez los, 1500 metrów jak przyjadą, to już jest dużo. Natomiast ja sobie wymyśliłem, że ten pierwszy taki może eksperymentalny dystans, żeby zobaczyć, czy ludzie po drodze nie poumierają. Zróbmy 7 kilometrów, ale oczywiście mówiąc, bo pierwszy ten bieg uliczny, który był na Piaskowej Górze, już nazwaliśmy maratonem, bo ja jednak gdzieś tam w podświadomości liczyłem, że no skoro 7 tysięcy przejedziemy, 7 kilometrów, no 7 tysięcy metrów, to może później będzie 15, bo tak było, potem było 30. 30 to już było. To się tak z roku na rok rozwijało? Rozwijało, tak. I czwarty maraton, który odbywał się na Podzamczu, na Alei Podwale, na tej tak zwanej obwodnicy, to już były 40.
42 km, 195 metrów i sam również w tym brałem udział. Także okazało się, że z niemożliwego zrobiło się możliwe, że można było. Także... No to w ogóle to nie, że tylko w Wążyku, tylko w ogóle do Polski zostało to. Tak do Polski tak, tak. To w Polsce w ogóle ruszył bieg, który przekroczył 1500 metrów. To był właśnie bieg uliczny. Jeszcze pamiętam te momenty, gdzie no, kawałkami trasy na Piaskowej Górze była kostka, więc od kopalni pożyczyliśmy te taśmy takie gumowe, żeby można było. No było to oczywiście ten pierwszy, jak się dzisiaj wspomina, to rzeczywiście było to bardzo ciężko, bardzo trudno. Natomiast dziś z satysfakcją mogę powiedzieć, że odbyło się łącznie 15 takich maratonów i żeby oczywiście nie poszło to gdzieś w zapomnienie, to pisałem pracę kończącą studia. No, właśnie. Ale co się stało, że zaprzestano tego, że już nie ma tych maratonów? To znaczy, to może jest temat na inny program, bo to jest dosyć skomplikowane i szerokie, po prostu sport generalnie. Niechęć w ogóle władz, czy jak? To znaczy to, że sport niepełnosprawnych zaczął przymierać, pomimo że w ciągu 30 lat sportu, gdzie opisałem tutaj historię, 30 lat, to mogę powiedzieć, że w Wałbrzychu przez te 30 lat wzrosła liczba niepełnosprawnych dwukrotnie. I tak jak kiedyś, gdzie ja wróciłem z Wrocławia już jako gotowy, można powiedzieć, mistrz Europy, mistrz Polski przede wszystkim, myśmy mieli, gdzie była właściwie typowo amatorsko, gdzie nie mieliśmy szkoleniowców, nie mieliśmy bazy, no nie było właściwie nic, ale byli ludzie chętni do pracy. I myśmy mieli 15 sekcji działających przy tym starcie wałbrzyskim. I w każdej sekcji, w każdej dyscyplinie mieliśmy medalistów mistrzostw Polski. Natomiast dzisiaj na przykład ja jestem, no wszystko co można mieć, to ja właściwie mam, bo jestem trenerem drugiej klasy po studiach. Jestem specjalizację, mam na AWF-ie w Poznaniu zrobioną instruktora sportu niepełnosprawnych. To jest kolejna rzecz. Na AWF-ie w Warszawie mam ukończony kurs klasyfikatorów, czyli ja również mogę klasyfikować ludzi do sportu. I sport u nas no, zamiera. Jest to tendencja ogólnopolska i nie tylko w sporcie niepełnosprawnych, ale w tym sporcie zwykłym również jest, że gdzieś no, po drodze... To można tłumaczyć, nie wiem, brakiem finansowania, niechęcią właśnie, tak jak wcześniej wspomnieliśmy. To znaczy, ja mogę powiedzieć o sobie, bo na pewno pieniądze są ważnym elementem w jakichkolwiek przedsięwzięciach. Natomiast ja mogę powiedzieć, że chyba ewenementem w Wałbrzychu jest to, że sport niepełnosprawnych właściwie... No, jest w dniu dzisiejszym zawieszony z powodu braku ludzi. Braku no właśnie, mi sobie trudno jest przypomnieć, żeby w przeciągu chociażby nawet 10 lat, żebym widział jakieś zawody związane ze sportem niepełnosprawnym. Tak, to jest tendencja. No ja tylko powiem dla porównania. W 80 roku organizowaliśmy w Wałbrzychu Mistrzostwa Polski osób niepełnosprawnych w lekkoatletyce. Było wtedy 720 zawodników. Natomiast w 2009 roku ja już jako trener pojechałem z kilkoma zawodnikami do Szczecina na Mistrzostwa Polski w tej samej lekkoatletyce. No i na Mistrzostwach Polski liczba zawodników była poniżej 150. To świadczy o tym, że to znaczy jak gdybym tak w tej chwili na gorąco... Tendencja ogólnie w całej Polsce. W całej Polsce jest tak. No mówię i w sporcie. Myśmy przede wszystkim zaprzepaścili sport młodzieży, tam gdzie szuka się talentów. I to zostało gdzieś tam po drodze zaprzepaszczone. No, władze nasze sportowe doszły do wniosku, że one i tak zawsze będą miały z kim jeździć na olimpiady, na Mistrzostwa Świata, Europy i tak dalej. Dlatego zostawiono ten teren, gdzie tu właściwie tworzą się te podstawy sportu. No dzisiaj próbuje się może coś orlikami robić i tak dalej i też myślę, że jest to dobry pomysł, tylko że wykonanie tych orlików to też idzie w złym kierunku troszkę, ale myślę, że no gdzieś jacyś ludzie, tylko ja pamiętam też, że powstała kiedyś parę lat temu
kierowana w Polsce przez Roberta Korzeniowskiego, taka Akademia Mistrzów Sportu, Mistrzów Życia. I to też mam satysfakcję, bo w całej Polsce na 25 tysięcy osób, które uczestniczyły w tym konkursie, z tego konkursu wybrano 250 ludzi, jest jedna osoba niepełnosprawna i to jestem akurat ja. Całe szefostwo tej organizacji jest w Poznaniu. No, bywam na tych spotkaniach. Czyli no, ogólnie tak mówiąc, jest pan uznaną marką, można tak powiedzieć, na świecie, w Europie, w Polsce. A jak Wałbrzychu pana traktują? Bo tu z tym to słyszałem też, że jest różnie. No na przykład mogę powiedzieć, że tak, mamy rok olimpijski. Ja w tym roku skorzystałem z 3 zaproszeń do szkół, na obiekty sportowe, na otwarcie pływalni. Poza Wałbrzych byłem, no ostatnio nawet tydzień temu byłem w Środzie Śląskiej, gdzie otwierano pływalnię i zaproszono mnie jako olimpijczyka. Natomiast w Wałbrzychu kończy się już prawie rok olimpijski. Ja jako olimpijczyk nie zostałem zaproszony nigdzie. Na ani jedno spotkanie? Na ani jedno spotkanie. Tego komentować właściwie nie da. Nie potrzeba tego komentować. Tak? No dobrze, no to jak już o tym rozmawiamy, bo ja tu widzę znaczki przy klapie marynarki. Co one oznaczają? Bo tu ten złoty to chyba jest dosyć ważny, ale tu jest jeszcze jeden. No to jest, to było, czy we Wrocławiu było 30-lecie takiej ogólnopolskiej, która w którymś momencie przeszła do międzynarodowej rangi, to jest znaczek srebrnej sztangi. Była 30. edycja tych zawodów i muszę powiedzieć, że jestem współtwórcą, współpomysłodawcą tych zawodów, dlatego no, z przyjemnością pojechałem, jak dostałem zaproszenie. No i byłem na tych zawodach, także to jest ten znaczek. Natomiast ten znaczek to jest miniaturka, bo tą oryginalną mam w domu oczywiście. To jest miniaturka właściwie najwyższego odznaczenia sportowego w Polsce. To jest złota odznaka zasługi dla sportu polskiego. No, Wałbrzychu ma ten znaczek tylko 2 osoby, także że wydaje mi się, że jest to. Osiągnąłem właściwie wszystko, co i teraz czekam może na jakieś propozycje, może ktoś będzie chciał skorzystać, bo dzisiaj z mojej wiedzy, to też jest przykre, ale z mojej wiedzy korzystają inni, bo jeżdżę do Zielonej Góry, do Wrocławia, do Warszawy. No ktoś jeszcze chce skorzystać z mojej wiedzy, natomiast Wałbrzych na razie. To w sumie no, bardzo dziwne, że z tej wiedzy, no chociażby poprzez takie spotkania w szkołach, że nie chcą korzystać, a może po prostu zapomnieli, ale no, trudno zapomnieć, skoro oprócz tego, że tyle pan uzyskał, czyli te medale, te wszystkie wyjazdy, bo tak jak kiedyś rozmawialiśmy, przez wszystkie lata, jak pan jeździł na zawody, to chyba się nie zdarzyło, żeby bez medalu jakiegoś pan wrócił. Nie, tak. Zawsze był jakiś medal. Z międzynarodowych zawodów przywiozłem zawsze medal. Tu jeszcze mogę tak powiedzieć, że zawsze miałem pecha do mistrzostw Europy, bo byłem na trzech mistrzostwach Europy, gdzie miałem brązowe medale. No raz mi się udało, w Polsce mieliśmy mistrzostwa Europy, to zdobyłem złoty medal. Natomiast mistrzostwa świata zawsze mi lepiej wychodziły od mistrzostw Europy. Ale to jest prawda, że byłem no w tej chwili około 10-11 razy w zawodach właśnie typu mistrzostwa Europy, świata, olimpiada i nie zdarzyło mi się, żeby nie przyjechać z medalem i też uważałem, że zakończyć karierę zawodnika trzeba na jakimś poziomie, trzeba wiedzieć, jak to słowa piosenki, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonany. Ale to jeszcze w ogóle tak, bo ja jak czytając pana biografię, no to jest tak, podnoszenie ciężarów, ale nie tylko. Jakieś inne konkurencje tam też były? No nie tylko. Kiedyś to takim właściwie podłożem, że zacząłem robić coś innego, to no, trochę było szkoda, że jadąc gdzieś tam na zawody, no mogłem przywieźć tylko w ciężarach jeden medal. Natomiast no, najwięcej pływacy mogli zdobyć, no do pływania ciężary z pływaniem to zupełnie jakoś tam ze sobą nie współgrają, ale rzeczywiście uczestniczyłem w zawodach lekkoatletycznych i na przykład mam medale również z rzutu dyskiem, oszczep to nie bardzo, bo trochę bark mam za bardzo powiązany, także do oszczepu techniki nigdy nie dopracowałem, w pnięciu kulą, gdzie siła mi się przydała, no i
Mam medale z Mistrzostw Polski na krótkich biegach, 100 i 200 metrów, bo tutaj jednak siła, a to jeszcze z tamtych czasów, kiedy były wózki bardzo ciężkie, no więc zanim przeciętny lekkoatleta się rozpędził, to ja już byłem w połowie dystansu, bo ta siła jednak mi tam pomagała. Także, że... Tak można by powiedzieć panu, że taki człowiek orkiestra, bo nie dość, że jako pierwszy AWF ukończył, tyle medali olimpijczyk, no i jeszcze nie tylko jedna konkurencja, tylko ileś tam, kilka, no co najmniej chyba cztery, tak? Tak, no jeszcze w koszykówkę grałem przez 9 lat. Dodatkowo jeszcze widzę tutaj przecież, no nie wiem ile tych książek pan tak naprawdę wydał, no ale jest tego też sporo, głównie sport. To znaczy głównie sport, ale książki to jest takim jakby taka odpowiedź na trochę moją niemoc, bo ja oczywiście oprócz sportu przez ponad 30 lat walczyłem o prawa osób niepełnosprawnych w Polsce. Na przykład mam swój udział w ustawie o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, bo również byłem w takim zespole, która pracowała nad treścią tej ustawy. I po prostu miałem ogromne chęci i wydawało mi się, że wiele można zrobić, bo zobaczyłem na zachodzie, że osoba na wózku czy chodząca o kulach naprawdę ma zupełnie inny status społeczny niż u nas w Polsce. I do dzisiaj widzę, że z wielu rzeczy, które sobie zaplanowałem, wiele rzeczy nie wyszło, ale niestety w wielu momentach uważam, że Syzyf mitologiczny miał mniejszy problem ode mnie. Ja jednak okazało się, że w wielu momentach głową się muru nie przebije i po prostu swoją, tak na przykład jak książka Cierpienie w milczeniu, to jest taka dosyć wymowna książka, gdzie opisałem takie sytuacje z osoby niepełnosprawnej ruchowo, z jakimi musimy się borykać na co dzień i jesteśmy niejednokrotnie nierozumiani, niejednokrotnie nas się ocenia jako ludzi żądających, jako roszczeniowych, a to po prostu no, kiedy żyjemy w jednym kraju, mamy jedną konstytucję i jednym zapisy pasują, inni nie mają respektowane tych zapisów konstytucyjnych, to jednak boli, musi boleć i dlatego książka może ktoś sięgnie kiedyś do takiej książki i nie będzie patrzył na to, że no, napisał to skarupa, tylko a może autor miał jakąś wiadomość do przekazania, może ktoś się pochyli nad tym problemem i może rzeczywiście coś ruszy. No być może. Ja myślę, że ten temat to jest w ogóle jeszcze na odrębną rozmowę, bo to można wyciągnąć. Ja póki co dziękuję za wizytę i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Z Państwem się żegnam. Do zobaczenia. Do zobaczenia.